Siema, z tej strony Tobi Channel, a ja witam was w przeglądzie wersji 1.20.1. Ale czemu teraz, jak ta wersja wyszła już miesiąc temu? No ta wersja zaprawia tam 5 błędów chyba i myślałem, że wyjdzie coś jeszcze, żeby zrobić to w jednym odcinku, tam dwie wersje jakieś, czy na przód, czy coś tam. No ale nie wyszła wersja jakaś inna, więc zrobię to, żeby już tutaj było. Wiem, że wyszło jeszcze do Bedrocka, a tam jest pełno rzeczy i z tego chyba będzie jeszcze inny odcinek. A więc zaczynamy. 1.20.1 do Javy. A więc pierwszą rzeczą jest to, że naprawiono awarię związaną z uprawnieniami do dysku. A kolejną rzeczą jest to, że ikona zaproszenia do Realms, która pojawia się na przycisku Realms, menu głównym jest wyświetlana nieprawidłowo. Zobaczcie macie jak to wygląda. Kolejną rzeczą jest to, że przyciski dodaj Realm menu Realms nie są już renderowane. Tutaj macie zdjęcie ze strony. Następną rzeczą jest to, że gra blokuje się po anulowaniu dołączenia na serwer. Tutaj macie ten błąd. A ostatnią rzeczą jest nieprawidłowe wywołanie protochunk #setstatus podczas generowania getTheRelease. A więc to było na tyle w tym przeglądzie. Zostawcie suba. Widzimy się w następnym filmie. Pa!